Cześć, ja nazywam się Karol Szczęśniak. Ja nazywam się Kamil Sosnowski. My jesteśmy na żywo, wy jesteście na żywo. Nasi gości są na żywo, to jest program Open FM Live, który od dzisiaj w każdy wtorek o godzinie 13 na fanpage'u Open FM, a także na stronie głównej Wirtualnej Polski. W każdym programie będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi, także wy będziecie mogli zadawać im pytania i na to już teraz czekamy. Wpisujcie je w komentarzach pod tą transmisją. A kto jest dzisiaj z nami? Ta wesoła gromada, która przed chwilą skończyła muzykować. Paulina Przybysz, Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski, a tematem naszej rozmowy będzie dopiero co wydany album Zalewski śpiewa Niemena i trasa koncertowa, która towarzyszy tej właśnie płycie. Czekamy na wasze pytania, jak już wspomniałem, wpisujcie je w komentarzach. Open FM Live, odcinek numer 1. Zaczynamy. Zaczynamy od kilku krótkich informacji muzycznych. 28 lutego swoją premierę będzie miał kolejny album Ostrego. Płyta nazywać się będzie W drodze po szczęście i raper opublikował drugi już singiel promujący to wydawnictwo. Kawałek nazywa się All My Life i Ostry opowiada o tym, co u niego w życiu. Wiara, talent, miłość. Zresztą, co ja wam będę gadał, sprawdzajcie sami. To jest nowy Ostry w Open FM Live. Stoczona bitwa, krew pod nogami solo. Pokonany prolog, nie po to mamy płonąć. Królowie życia nie noszą pozłacanych koron. Ambicje, upór, szczerość, wiara, lojalność, wiedza, talent, miłość, fanatyzm, odwaga. To jest, to jest, to jest. Klęski, sukcesy, łzy, śmiech, historii, saga. Natomiast 23 marca swoją premierę będzie miał album To Tu, rapera Kenke. Radomianin opublikował właśnie pierwszy singiel, który promuje to wydawnictwo. Kawałek nazywa się Cesarz. Kenke rapuje w nim, że jego ekipa to jego kobita, że jego crew to jego synowie. Klip nakręcono w domu u Piotrka. Jak mieszka Piotrek i jak sprawuje się jako cesarz własnego domu? Sprawdzajcie. Kenke w Open FM Live. To czekać, badaj ten towar, gdy daje go cesarz. Siedzę na chacie jak cesarz, grog. Siedzę na chacie jak Haile Selassie. Siedzę na chacie jak cesarz, grog. Siedzę na chacie jak Haile Selassie. Siedzę na chacie jak cesarz, grog. Siedzę na chacie jak Haile Selassie. Siedzę na chacie jak cesarz, grog. Siedzę na chacie jak Haile Selassie. Siedzę na chacie jak cesarz. Siedzę na chacie jak król. Jeśli lubicie nowy rap, sprawdzajcie koniecznie Open FM. Znajdziecie u nas m.in. stację Hip Hop Fresh i tam oba te numery już śmigają. A teraz z hip hopu przenosimy się do popu, ponieważ poznaliśmy jeszcze niepełną listę artystów, którzy chcą reprezentować Polskę na finale Eurowizji. Jeżeli słuchaliście muzyki w 99, to pamiętacie Bratanków, są na tej liście, pamiętacie Bartka Wronę z Just Five, jest na tej liście. My chcielibyśmy wam polecić singiel Ramony Ray, która także chciałaby reprezentować Polskę. Ramona Ray, Elvi w Open FM Live. Lubicie sobie wysłać czasami SMS-ika na jakiś bułgarski pop, mołdawskie disco, oglądacie finał Eurowizji z zawartym tym z telefonem? Nie mam, ja nie mam telewizora. Pełne zaskoczenie, nie. Ja też nie mam telewizora. Nie. Witamy naszych gości. Poznajmy się. Natalia Przybysz, Paulina Przybysz, Krzysztof Zalewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się nie bez powodu, bo wczoraj rozpoczęła się wasza trasa koncertowa promująca płytę Zalewski śpiewa Niemena. No i powiedzcie w takim razie, jak się udała ta inauguracja w Teatrze Roma. Super, no jesteśmy zadowoleni, wzruszeni. Ja w ogóle nie jestem wzruszona. W ogóle nie jestem wzruszona. Ja jestem, patrz. Trzęsie się brzydka. Tak, ostatnio ćwiczyliśmy, ja nie umiem tego. No bo ja mam wrażenie, że zaraz, że jak tak dłużej potrzęsę, to że polecą mi łzy. Będę ćwiczyć, mów. No w każdym razie dla mnie o tyle jest to ciekawa sytuacja, że po raz pierwszy na koncertach, w których biorę udział, jest taki przekrój wiekowy publiczności.
że są młodzi ludzie. No może jeszcze do gimbazy żeśmy się nie dobili, ale będę walczył o to. Natomiast są też, oprócz ludzi powiedzmy w naszym wieku, są też ludzie starsi, którzy być może pamiętają jeszcze Niemena z jego występów i no, przyjęli nas radośnie, ciepło, serdecznie. Koncert był wyprzedany, więc zainteresowanie jest. Ale mówisz o tej gimbazie, ale koncerty są w takich wyjątkowych miejscach, opery, teatry, filharmonie. Tam raczej gimbaza nie chodzi. Skąd taki wybór miejsca? Kurde? No, gimbazę trzeba dokształcać jakby i trzeba wychowywać. Trzeba zabierać, niech w końcu pójdzie pierwszy raz. No może nie od razu ale na... Ale oni przychodzą normalnie. Tak, tak. A na wycieczki są szkolne. Musicale i różne rzeczy. Aha. No może nie na Strawińskiego od razu, na dzień dobry. W Teatrze ale... Roma na przykład jest dużo takich rzeczy, co lubi aha. młodzież. No to nie wiem. To tak, teraz mi jakby wydawało mi się zresztą, że widziałam wczoraj jakichś takich gimbazę? Ludzi. A no widzisz. Młodych. No. To ja przepraszam młodych ludzi, może po prostu ich nie widziałem, bo ja słabo widzę. Może kolejna płyta Zalewski gra BDS-a w ogóle, albo i to wtedy... Kogo? Tak myślałem, że nie znacie. Raper, którego słuchają gimnazjaliści. Okay. Ten projekt miał... Greg Young Multi. Tak. Projekt miał premierę w Jarocinie, potem spotkaliście się... Na 3 dni. To było planowane, że ta płyta powstanie tak szybko, czy tak po prostu wyszło, że 3 dni wam zajęło rejestrację tego materiału? Dajże Jurek Zagórski i zespół, o którym warto wspomnieć. Tak, no bardzo warto i wspomnieć. I z Krzysiem jakby pracowali dużo dłużej jakby na aranże i tworzyli ten klimat, a 3 dni tylko zajęła sama rejestracja w studio. No taki też był pomysł, żeby trochę oddać ducha lat 60., więc... Porwaliśmy się trochę z motyką na słońce i stwierdziliśmy, że mimo mody na edytowanie i te trapy wszystkie właśnie w tych gimnazjalnych przebojach, my nagramy wszystko. Sidechainy. I sidechainy, nie, sidechainy u nas są w paru miejscach, ale nagramy wszystko na setkę, na żywo, na taśmę. No i tak zaplanowaliśmy, że po prostu musimy to zrobić w 3 dni. W innym wypadku... Też taśma się kończyła. Taśma tak, jest droga. Nie, no, chciałem o tym nie mówić, żeby wyszło, że my jesteśmy, jak możemy sobie pozwolić na kilometry. Muzycy wysokobudżetowi. Tak, ale no też chodziło o to, żeby zapisać trochę takiej żywiołowości, żeby to musiało być nagrane szybko, na setkę, żeby nie było możliwości poprawiania 200 tysięcy razy, bo gdyby była taka możliwość, to ja bym do dzisiaj siedział w studio i poprawiał. A kiedy pewno. Graliście w Jarocinie, to wiedzieliście, że ta płyta powstanie, czy to gdzieś tam się wydarzyło po drodze? Czy to już wcześniej było zaplanowane? Festiwal Jarociński ma taki zwyczaj od paru lat, że co roku wydaje płytę z koncertami właśnie poświęconymi artystom różnym. Siekiera była wydawana w ten sposób. Piosenki Nowa Fala, nawiązujące do filmu pana Łazarkiewicza, więc początkowy pomysł był taki, żeby nagrać po prostu ten koncert jarociński i go wydać na płycie. No ale stwierdziliśmy, że możemy nagrać go w lepszych warunkach, w studio, będzie to brzmiało lepiej. Do Niemena za chwilę wrócimy. Ja przypominam, że jesteśmy cały czas na żywo na Facebooku Open FM, to zresztą słychać i na stronie głównej Wirtualnej Polski. I cały czas czekamy na wasze pytania, które teraz również będziemy zadawać, ale... Gro z nich zostanie zadanych w drugiej części programu, na którą już teraz gorąco zapraszamy. Pisze do nas Marta, pisze do nas Kasia pytania. Bądźcie jak Marta, bądźcie jak Kasia, zadawajcie pytania naszym gościom. Marta pyta, a pytanie do Krzysia. Krzysztofa Zalewskiego napisała. Gdy pomyślałeś o nagraniu tej płyty, czy od razu wiedziałeś, że nie obejdzie się ona bez Towarzystwa Sióstr Przybysz? No, marzyłem o tym oczywiście i śniłem nocami, co zrobić, żeby zaprząc Siostry Przybysz do tego projektu. Natomiast nie pozwoliłbym sobie na taką bezczelność, żeby pójść do lepszych od siebie sióstr, które też szkolą mnie wokalnie czasami w zaciszu domowych i poprosić, żeby wystąpiły w roli chórku. To tak się złożyło, że kiedyś przy okazji obiadu wspomniałem o tym projekcie i akurat na obiedzie siedziała Natalia też i zapaliła się pomysłem niemenowym i stąd jakby to inicjatywa sióstr była, za co zresztą jestem bardzo wdzięczny. Bardzo. Czy jest taki element jakby w dziewczynie trochę, że jakby na myśl o tym, że będą chórki i tam niby, no to jakie te chórki i w ogóle chórki element jako temat. W dziewczynie? Jest taki element, tak, jest taki element w dziewczynie, że tak sobie myślisz, ale te dziewczyny z chórków, że one zawsze tak drażnią, jak gdyby jak jesteś na koncercie jakiegoś chłopaka, jak się wydaje, że te dziewczyny w chórkach to są takie... Taki istotny aspekt mimo wszystko i jakby zawsze sobie myślę, że ja powinnam być w tych chórkach.
i naprawdę tym razem jakby po prostu okazało zasugerowałam się to, że jednak ja i siostra. Ciekawe, czy my drażnimy jakby. No właśnie też teraz. Przepraszamy, nie? Jeżeli... Prawdopodobnie drażnimy. Jeżeli jest jakaś dziewczyna, która siedzi i myśli sobie, Boże, te przychórki są, stoją i drażnią mnie. Jest coś takiego w dziewczynie. Jest to. Jest. Jesteśmy programem na żywo, więc te komentarze wszystkie będą uleciały live, więc jeżeli ktoś nas dopiero teraz włączył i zastanawia się, dlaczego Krzysztof... I już go drażnimy. No, nie, bo jest, powiem. Bo w ogóle chórki to jest grubszy temat, nie? Tak. Tak. To osobna jest kategoria, osobna kultura nawet. Tak, chórki. Psychologia. To za chwileczkę. Czy są memy o chórkach wśród, albo żarty? O altowiolistkach tylko słyszałem. Na pewno nie powinno się, wydaje mi się, że nie powinno się zaczynać od bycia czyimś chórkiem, bo wtedy już zawsze będziesz śpiewać u, a, i, e, i, u, i, już to tak długo, zaczynało. Że to długo się, ale że to długo można w tym tkwić i nigdy z tego nie wyjść, a po drodze zaśpiewać tyle różnych gatunków, że się nie wie w ogóle, co się chce robić. Za jakiś czas tego posłuchamy, no bo instrument jest tak, nieprzypadkowy. Tak, znalazłem u was, ono było tak dla zdoby, ale okazuje się, że jakoś w miarę nawet stroi. Za chwileczkę wytroje zaśpiewać jedną z piosenek tak. z płyty Zalewski śpiewanie Mena, a my jeszcze mamy coś od widzów, tak, prawda? Wojtek pyta, czy podczas sesji zostały nagrane jakieś dodatkowe utwory, które nie trafiły na płytę? Czy taśmy jednak nie starczy? I co, mamy kłamać teraz? Że, nie, powiedzmy, że nagraliśmy ze 100, wyrzuciliśmy... No właśnie o tym mówię. No. 80% taśmy leży na śmietniku. Tak, kiedyś ją sprzedamy, jak już... Pomrzemy. Tak, wtedy będzie to dobry moment. Spadku wiercy, właśnie dzieci. Sprzedawanie. Karolina, chórek super, dziewczyny, klasa, też bym piała w ogóle, sformułowanie, że chórki pieją, nie wiem czy jest. Nie, to kury pieją. Ale nie wiadomo, czy to chórek chodzi, pieje. Że to chórki pieją chyba. Ja bym tego tak nie interpretowała dla zdrowia psychicznego swojego. No. Czekamy na wasze pytania w komentarzach pod tą transmisją. Ja mam takie pytanie, czy przygotowując właśnie materiał na płytę i zapoznając się z jakoś z twórczością Czesława Niemena, nie wiem, być może wiecie... Albo nie, że Sen o Warszawie Niemena jest hymnem kibiców Legii. Czy, tak. czy macie jakiś taki pomysł na inny, taki równie epicki utwór, który mógłby być hymnem kibiców jakiejkolwiek innej drużyny? Czy dużo jest w twórczości Niemena waszym zdaniem takich... Piosenek kibicowskich, nie. Piosenek, nie. Hymniczności bardziej. Tak. Nie no, hymniczności może nieco jest, bo to Czesław Niemen posiadał powiedzmy głos taki bohaterski. Czy hymnicznych piosenek jest więcej Niemena? Czegoś. Czy na przykład teraz Koronie Kielce można sprzedać, albo Jagiellonii? Białystok, tak? Dobrze tak, mówię? Myślę, że nie. Myślałam, że hymn mniejszości. Aha, to może bardziej. No, to bardziej. Może... Kolorowy ptak, wiesz, ubrany jakby wbrew trendom w swoich czasów. Kto wie? No, zdaję sobie sprawę, że faktycznie Sen o Warszawie jest hymnem kibiców Legii. Nie miałem co prawda przyjemności być na meczu jeszcze, ale moi znajomi, wszyscy, którzy byli niekoniecznie fani piłki nożnej, mówią, że to jest ten moment, który absolutnie robi piorunujące wrażenie. Kasia Nosowska opowiadała, jak była na Legii, to się poryczała, jak 50 tysięcy gardeł nagle ryczy na całe gardło Niemena z tak zwaną wczówką. Tak, ten moment, kiedy tam jest nadwiślański świt, to takie rzeczy się dzieją wśród kibiców, którzy stoją obok, że chyba można 70 różnych interpretacji tego momentu zarejestrować. Tak, normalnie z Arką Gdynia w czasie. Ja myślę, że Krzysztof przyczyni się do tego, że oni zaczną czyściej może śpiewać. Kto wie? No cóż, bardziej niż nad chemicznością piosenek Niemena zastanawialiśmy się, jak zrobić, jak to uzyskać, żeby te mniej znane piosenki Niemena, te zakurzone zupełnie z tych jego progresywnych, progrockowych płyt, artrockowych, tych wydziwionych zupełnie już syntezatorowych płyt późnych, jak przemycić je do szerszej publiczności, no bo faktycznie Sen o Warszawie znają wszyscy, Dziwny jest ten świat znają wszyscy, Jednego serca być może pod papugami, a Dolonie Dola, czy począwszy od Kaina, czy Spojrzenie za siebie, to są zupełnie piosenki, które gdzieś nie miały tego szczęścia, nie weszły do kanonu piosenek znanych. Więc bardziej niż nad zjednaniem sobie kibiców, myśleliśmy nad tym, żeby zjednać sobie po prostu ludzi, którzy lubią Niemena, ale być może nie mieli okazji, te jego płyty późniejsze trudno dostać nawet. Nie wiem, nie mieli takiego pomysłu, żeby się zainteresować, więc może dzięki tej płycie sięgną po te późniejsze nagrania jego. A miałeś obawy wchodząc w buty Niemena właśnie, że na przykład to cię przerośnie, albo że gdzieś tam będą głosy, że młody człowiek bierze się za wybitnego artystę, może to nie ten czas jeszcze, czy raczej takie obawy zamknijmy były się obce. Wszystkich młodych ludzi w więzieniach dziś, nie będziemy mieli przestępców jutro. Miły młody człowiek. No pewnie, że miałem obawy. Niemen jest wybitnym, absolutnym wirtuozem wokalu. Poza tym posiada wyższy głos po prostu ode mnie, a ja się uparłem
nie wiedzieć czemu, że właśnie, że będę miał 1,90 m i że będę sięgał te góry wszystkie. No i liczyłem się z tym, że na pewno komuś się to nie spodoba, bo no, musiałem gdzieś pogodzić się z myślą, że nie doścignę Niemena w jego maestrii wokalnej i trudno. Natomiast też chyba nie o to chodziło, żeby się z nim mierzyć. Wiadomo, że on jest mistrzem, bardziej chodziło nam o to, żeby pokazać trochę po swojemu jego piosenki. Jakie są wasze ulubione piosenki? Po jednej piosence nie ma na ulubionej z tych, które wykonujecie. Ja obecnie mam ulubioną tą, którą wybrałam. Out to Venus. Dla trudności zespołu Out to Venus. Bardzo dziwny numer, ale piękny. Tak, no ja od wczoraj też Out to Venus, ale ogólnie począwszy od Kaina, ja lubię chyba najbardziej. A ja chyba lubię najbardziej Dziwny jest ten świat oraz Na po jednej. Dobra. Oraz? Dziwne to kwiaty ojczyste lubię jeszcze bardzo. Ale co się stało, że ten Dziwny jest ten świat jeszcze nie jest tym nagraniem, które promuje tę płytę? Bo to by był taki oczywisty chwyt, żeby... No właśnie dlatego, że to byłby oczywisty chwyt. Promowała album. Już, nie szukamy oczywistych chwytów. Szukamy haków, jakby sierpów. Zobaczymy, czy nasi widzowie na jakieś haki będą chcieli na was znaleźć. Cały czas jesteśmy na żywo, bo to jest program Open FM Live, a my czekamy na wasze pytania, które będą zadawane w drugiej części, ale Kamil na pewno coś ma. Tak, Magda pisze. Drogie siostry Przybysz, nie drażnicie absolutnie, dodajecie dobre plus 100 do jakości. Przy okazji pytanie, co u was teraz słychać, bo porozmawialiśmy trochę o Niemenie, a co u was na tapecie? Paulina, grasz? Gram, tak. Nagrywasz? Nagrywam, zawsze coś nagrywam, ale nie powiem jeszcze, co nagrywam, ale gram koncerty i zapraszam na mojego Facebooka, bo tam wszystkie daty są, a ja mam z liczbami poważne problemy, ale wszystkiego można się dowiedzieć i są coraz fajniejsze koncerty i naprawdę jaram się coraz bardziej życiem. Ja mam, plus 100 do jakości. Ja mam, tak, ja mam trasę w marcu. Razem z Micro Music i Odette, taką zupełnie nieznaną jeszcze dziewczyną, ciekawą. To też można na Facebooku moim sprawdzić. A oprócz tego planuję coś zupełnie abstrakcyjnego zrobić, bo od ponad 15 lat ćwiczę jogę i chciałabym bardzo z kobietami wyjeżdżać do miejsc takich mocy, na przykład do Meksyku i zaczynam organizować takie wydarzenia i to też myślę, że na Facebooku można znaleźć. Jest też taka strona malaimata.pl i tam można znaleźć też informacje na temat właśnie pierwszych wyjazdów do Meksyku i żeby sobie się wzmacniać wzajemnie, bo mi się wydaje, że w Polsce ważne, żeby kobiety się ze sobą trzymały i żeby się wzajemnie wspierały, a joga jest dobrym narzędziem na to, do tego. To w ogóle projekt oderwany od muzyki? Tam... Tak, aczkolwiek ja nie jestem w stanie oderwać w ogóle swojego życia i muzyki od tego, że joga jest ze mną tyle lat. Paulina, Krzysiek, graliście na festiwalu Spring Break w Poznaniu. Jak wspominacie tę imprezę, to wydarzenie? Ekstra, ja grałam dwa razy z zupełnie innymi projektami, bo raz grałam z Rito Pax. O, byłem na tym koncercie. No, a potem w zeszłym roku graliśmy już, w sensie, materiał z mojej płyty Chodź Tu i było ekstra o tyle, że jak chodziłam potem po festiwalu, to pół ludzi, których spotykałam, mówiło, że nie udało nam się wejść na koncert i wtedy mówiłam, musiałam im powiedzieć, że szkoda, ale tak wewnątrz miałam jest i to było super, także lubię festiwal Spring Break. Tak, festiwal Spring Break jest bardzo fajny. Dzięki temu festiwalowi mogłem zobaczyć Rite Pax na żywo, właśnie poprzedni projekt Pauliny. Wszedłeś, brawo. Wszedłem, tak. Nie, na Ricie jeszcze by duża, była, większa sala była. Większa sala też było dopchnięte, także tak. Tam już igły nie dało się wbić, ale... Ale energia tego festiwalu jest w ogóle taka mocna, bo jest bardzo dużo młodych, ciekawych rzeczy do zobaczenia. I o tym właśnie za chwilę będziemy mówić. Temat Spring Breaka za chwilę do nas wróci. A ja was już teraz zapraszam za mnie. Tam jest przygotowana wasza scena. Krzysiek jest gotowy, wy chyba też jesteście gotowe, tak więc... Zobaczymy. Tak. No bo to takie na szybko. A na Spring Breaku tylko skończę, bo zdaje się, że w tym roku będę miał przyjemność grać na Spring Breaku, tak mi się wydaje. Też z liczbami nie bardzo, 7. Okej. Okay. Tak, a miałem przyjemność tam grać kiedyś solo oraz z Brodką kiedyś tam grałem też.
A za chwilę Zalewski śpiewa... w ogóle nigdy tam nie byłam. Zalewski śpiewa Niemona, siostry Przybysz to, Poznań? I... Między Szczecina... I ja kojarzę w ogóle miejsce i tam nie byłam nigdy. Ciężko z nami się dogadać, będzie ciężko. A nie, nie. Teraz będziemy... To wszystko dzieje się na żywo, dlatego te postaci przechodzące koło nas są właśnie w tym miejscu, w którym były, a my już jesteśmy połączeni z Tomkiem Waśką w Poznaniu, który odpowiada za festiwal Spring Break. Dzień dobry. Cześć, witam wszystkich. Widzimy się z Tomkiem, słyszymy się z Tomkiem. Tomku, kolejna edycja festiwalu Spring Break w tym roku, w kwietniu. Opowiedz w dwóch zdaniach, kogo zobaczymy i kiedy odbędzie się impreza. Zaczynamy 19 kwietnia, 3 dni imprezy od czwartku do soboty, 19-21 kwietnia. Za nami część ogłoszeń dopiero, bo to festiwal, na którym co roku jest coraz więcej artystów, w tym roku to będzie ponad 130. Na razie dosłownie garstka tych artystów ogłoszono, około 30. Między innymi Cortez, między innymi O Co Chodzi, między innymi Problem, grupa Bokka, francuski showcase, zespoły Agar Agar, Adam Nas, Lisi Strata, Natalia Kukulska, Jazz Błęd Młynarski, Masecki, Grubson i wielu, wielu innych, a tak jak mówię, to jest dopiero początek. Gdzie możemy znaleźć informacje o festiwalu, gdzie ci, którzy chcą poklikać, mogą to zrobić? Zapraszam na stronę internetową, tam mamy komplet wszystkich informacji, łącznie z artystami, z informacjami o biletach www.spring-break.pl. To ja chyba teraz mogę oficjalnie powiedzieć, że w tym roku także Open FM będzie bardzo mocno obecny na festiwalu Spring Break. Naszym dniem będzie piątek. Tam występ na scenie Open FM kilku artystów, których będziemy zdradzać w najbliższych odcinkach naszego programu. Jeśli macie jakieś typy na temat tego, kto powinien wystąpić na scenie Open FM, zapraszamy. Piszcie w komentarzach, kto waszym zdaniem powinien zagrać na scenie Open FM. Tomku, bardzo dziękujemy. Do tematu Spring Break na pewno będziemy wracać. A już za chwilę siostry Przybysz, Krzysztof Zalewski i Jednego Serca. Dzięki, do zobaczenia. Siostry Przybysz, Krzysztof Zalewski, nagranie, które promuje album Zalewski śpiewa Niemena, Jednego Serca. Gotowi? Si, senor. No to zaczynamy. Jednego serca, tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy cichem i jednych ust trzeba, skąd bym wieczność całą pił napój szczęścia ustami moje mi. I oczu dwoje, gdzie bym patrzał śmiało, widząc się świętym pomiędzy świętem i... Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jednego serca rąk białych dwoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko, marząc o mnie, który mnie niesie w objęciach do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że żądam, zabiję. A
jednego serca. Tak mało, tak mało jednego serca trzeba mi. Będziemy się trochę ogrzać w blasku waszego talentu. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. To było jednego serca Paulina, Natalia Przybysz, Krzysztof Zalewski. Piękne dzięki. To nie koniec, bo za chwileczkę widzimy się na AMIA, więc taka rozmowa, która jest oparta na waszych pytaniach, cały czas zapraszamy do ich zadawania, tak więc teraz robimy krótkie ciach i za chwilę widzimy się w innym miejscu.
Nasi goście są zajęci tym, co na naszym stoliku, więc jeszcze chwilę niech się pobawią, a my witamy w drugiej części naszego programu, który będzie oparty w większości na waszych pytaniach, które przypływają, przychodzą na naszym Facebooku. Ja tylko przypomnę, że mamy tutaj małe zamówienie, więc jeśli zanotowaliście tam w studio, gdzie to wszystko się dzieje, poprosimy o napoje, ciepłe napoje dla Pauliny, Natalii i Krzyśka, a my lecimy z pytaniami. Tak, bo ten tablet jest po to, nie po to, żebym siedział na fejsie, chociaż siedzę na fejsie, ale po to, żeby czytać wasze pytania. Zbigniew napisał, a może na openerze zagralibyście tego Niemena? No. Okej. Okay. Dobrze. Dobra. Dobrze, Zbigniew. Załatwię, robimy dobra. To dla pana Zbigniewa. Lecimy dalej. Wojtek, majstersztykiem jest Pielgrzym. Wielki szacunek. Ten utwór w oryginale jest mocno abstrakcyjny, a teraz w końcu do mnie trafił dzięki wam. Dziękuję. Ale on jest teraz jeszcze bardziej abstrakcyjny chyba, czy nie? Ale tak. Patrz. A? Dlatego pana nie. Nie, to jest mój ulubiony tak. Koncertowo. Uwielbiam. Koncertowo jeszcze dziewczęta tańczą. Ja najbardziej lubię dopókąd idę do... Tak. Aspekt. Ja wtedy muszę się oglądać w lewo, bo jak patrzę na was, to jakby mi się to skupienie i to, ta pustynia jakby mi się zaburza nieco. I my mamy super funkcję taką. Tak, jak taneczno... takie mapety. Tak, ja lubię też grać ten numer bardzo. Pytanie o kolejnych... przepraszam, mapetów, bo jest pytanie o kolejnych artystów, którzy może by się pojawili na scenie, bo Ania pyta, czy chcecie może w ten niemenowski projekt zaangażować jeszcze innych artystów? Może razem z wami na scenie stanęliby na przykład Dawid Podsiadło, Brodka, Ralf Kamiński. Takie koncerty zyskałyby jeszcze większy rozgłos. Tego nie załatwiliśmy? Myślałem, że powiecie, okej, okay, załatwione. Na pewno jest to prawda, żeby zyskały, to tak, nie zyskały, można się no kłócić. Nie, no to oczywiście, okej, okay, nie ma sprawy, załatwione. To druga trasa będzie, tak? Z gośćmi tak. Już. Najpierw zagracie tę lutową we troje, to, a znaczy, potem... Też trzeba, jakby bardzo to oczywiście miło i lubimy tych artystów wymienionych i szanujemy ich i tak dalej. Natomiast każdy z nas ma, każdy z naszej trójki, ale też wszyscy muzycy, którzy byli tak uprzejmi, mili i kochani, że z nami pracują przy tej niemenowej trasie, mają swoje projekty. Paulina wraca na trasę promującą album Chodź Tu, ja wracam na trasę ze Złotem, Natalia wraca na trasę, o czym już wspominała, z Micro Music i z Odet. Z płytą Światłonocne. Z płytą oczywiście Światłonocne, tak. Z płytą Meksyk. Tak. I jeszcze zabiera dziewuchy do Meksyku jogować, więc bardzo chętnie byśmy pograli Niemena, bo naprawdę sprawia nam to niezmierną frajdę. Zresztą granie z takimi tuzami na scenie, w ogóle zespół ja muszę wymienić koniecznie, wiem, że to może mało telewizyjne, ale Pat Stawiński gra z nami, Jurek Zagórski, Jarek Jóźwik, Kuba Staruszkiewicz i Tomasz Duda. To są absolutne tuzy i granie z nimi to jest wielka przygoda i prąd przechodzi nasze ciała na każdym koncercie. Natomiast od razu, kiedy umawialiśmy się na tego Niemena, ustaliliśmy, że to będzie taka efemeryda, taki, że tak powiem, pojawiający się i znikający projekt, bo każdy z nas ma swoje rzeczy. Dlatego też to jest być może jedyna szansa, a jeżeli zagramy jeszcze jakieś koncerty, to raczej pojedyncze, żeby nas zobaczyć. A z 11 koncertów 6 już jest wyprzedanych, więc spieszcie się Państwo. Bo już naprawdę niewiele biletów zostało. Ta część programu nazywa się AMA, czyli Ask Me Anything i ona charakteryzuje się tym, że czasami wpadają pytania tak zwane od czapy. Uh-huh. Jedno z nich, Monika, kto się z waszej trójki najwięcej maluje? O, no, ciekawe. Ciekawe pytanie, prawda? Czy Natalia leci w szminę? Ja tak. Trzeba przyznać. Tak. Ja myślę, że ja idę w kontur, nie? Bo zawsze mi się wydaje, że mam za dużą twarz. A Krzysztof też no ja sobie leci pod oczami, prawda? Tak, ja zawsze oczy maluję, ale tu jestem w tak zwanym telewizorze, więc jeszcze dostałem tapetę na twarz, czego zazwyczaj nie uprawiam jakoś zbyt często. Masz tylko kredkę, prawda? Tylko kredkę mam i ewentualnie fluid tu, jak znowu się przypieprzę w skrzynkę. Ale to pożyczasz od dziewczyny, to chyba nie masz swojego. A tak, to nie wiem. No, przepraszam. No, tak. Słuchajcie, mam do was prośbę. Także mamy spoko. Trzy płyty, mamy pisak. Czy możecie teraz te płyty podpisać? Oczywiście. Żeby wszyscy widzieli? Tak. Tak, to wartość tych płyt w tym momencie wzrasta, że są to podpisy złożone autentycznie. I teraz o co chodzi? Mamy taką zabawę, że te trzy podpisane przez was płyty puścimy w ruch trzem pierwszym osobom, które na naszym Facebooku pod tą transmisją podadzą hasło, które za chwilę nam wymyślicie. Hasło. Zagadka jakaś? Po prostu... Żyrafy wchodzą do szafy. Jedno słowo. Żyrafy wchodzą do szafy, padło. Żyrafy wchodzą Trzy do szafy. Trzy pierwsze osoby. Trzy pierwsze osoby.
płyty, jak widać, się produkują, a my wracamy do rozmowy. Co do picia miało być? Espresso, herbata z cukrem oraz cytryną i czarna kawa. Czekamy. Czekanie nas słyszą. Ja słyszałem taki spory śmiech w studio, więc chyba zamówienie zostało przyjęte. Osobiste pytanie do Krzysztofa. Pisze tak. Ewa. Czy nadal boisz się, że nie wykorzystasz w pełni swojego potencjału i Bozia wyśle cię za to do i piekła? Pójdę do piekła. To jest nawiązanie do czegoś? Tak, do przypowieści o talentach, która jakoś utkwiła w mojej głowie dosyć mocno, mimo że no nie jestem chyba członkiem kościoła i jakby się oddaliłem od... Formalnie jesteś. Aha, no tak, bo nie wystąpiłem o tą apostazję, czy jak to się nazywa, więc... Bardzo ładne imię dla dziewczynki. Apostazja, tak. Tradycja i apostazja. To moje dwie córki. No, w każdym razie już dawno nie uczestniczę w tych wszystkich rzeczach, natomiast faktycznie przypowieść o talentach jakoś mi tak utkwiła. Czy ja się boję? No jakoś staram się mniej bać ostatnio. W ogóle życie z niebaniem się jest łatwiejsze niż z baniem się, więc zawsze tak mówią też, to taki jest może truizm nieco, ale że zawsze wybieramy w życiu między strachem a miłością, więc lepiej w miłość iść. Płytę zgarnęli Daria, Damian i Anna, gratulujemy. Gratulujemy. Justyna, to Justyna pytanie zgarnęła. Czy na koncertach poza utworami z płyty usłyszymy solo, co nieco od sióstr Natalii, Pauliny oraz Krzysztofa, jak za dawnych lat improwizacji? Tak. I nie, ale tak. Jest bet jest bet. Nie. Znaczy, usłyszymy siostry, oczywiście to byłby grzech śmiertelny, wracając do tematu Bozi, gdybym mając takie wokalistki znakomite nie poprosił, nie wykorzystał ich, żeby pośpiewały coś solo i nie pokazały. Coraz bardziej czuję się jak w ziarnie. W ziarnie? A no tak, bo Bozi jest dużo. No w każdym razie i Natalia, i Paulina śpiewają swoje numery Niemena. Dodajemy też jakieś małe co nieco na koniec, natomiast wszystko jest Niemena. To jest Zalewski śpiewa Niemena, siostry też śpiewają Niemena. Wszyscy śpiewamy Niemena. Nie mieszamy jakby dwóch systemów walutowych, nie jesteśmy peweksami, nie łączymy jakby naszych autorskich kompozycji z kompozycjami Niemena. A myślicie, że w tych właśnie wyjątkowych budynkach ta muzyka brzmiała będzie jeszcze lepiej niż w klubach na przykład? To są kontrowersyjne właśnie... tematy, jak brzmi muzyka gitarowa. Czy Brodka tak mówiła, że ona chciała taką trasę po filharmonii, dlatego że ta muzyka gdzieś tam mogła jeszcze nabrać może nie większego znaczenia, no ale brzmiała tam dostojnie po prostu. Tak, czy ale Brodka grała trasę klaszy, z której zresztą też brałem udział, tam grałem też byłem chórzystką, widzicie. Grałem na bębnach, na ksylofonach, gitarach, klawiszach, ale ponieważ tam graliśmy z Brodką ze smykami, z trąbami, z takim para, że tak powiem, klasycznym składem orkiestrowym, a my gramy rock'n'rolla w rock'n'rollowym składzie. Ale na przykład myślę, że to jest atut tego, że gramy w takich miejscach, że mogą przyjść ludzie w różnym wieku tak. Na przykład i czuło się dobrze, tak. Usiąść sobie i domek bez adresu. Na przykład wczoraj jedna pani siedziała z przodu i nasza babcia miała bardzo okrągłą rocznicę i też przyszła. I dziadek mówił, że jej się udało i w ogóle myślę, że to jest super. A do klubu na tak. Postać pewnie by nie przyszło. Jakaś tam bariera wejścia pewnie dla tak, tak, tak to jest, osoby. To jest też dobre. Chcieliśmy trochę oddzielić, pokazać, że to jest odrębny projekt, bo każdy z nas na co dzień grywa właśnie w klubach tak zwanych rockowych, czy jak to nazwać, młodzieżowych klubach. Natomiast tutaj no też Niemen jest taką postacią pomnikową w Polsce i bardzo dobrze. I też wydaje mi się, że to jest jakiś sposób, żeby go uhonorować, że gramy w takich ekskluzywnych miejscach. Tak. Honorują sprawę. Tak. Kryształ wisi. Dużo mówimy o pracy, o koncertach. Ania pyta o to, kiedy będziecie mieli czas na odpoczynek? Bo od jakiegoś czasu ciągle w trasie. Jak umrzemy. Dzisiaj wieczorem na przykład, jak już dzieci pójdą spać, będzie ta jedna godzina, zanim sami pójdziemy spać. Plany Natalii są takie, że jest tam praca, ale też odpoczynek, ja prawda? Ja to właściwie mówiłaś. Wczoraj wykonałam pierwszą pracę od świąt. Nie licząc wykonu na paszportach polityki, gdzie śpiewałam o Ela. I jeszcze utwór nieżywych schabów. Chciałabym. Nie, gdybym był. A tak, chciałabym. To był bardzo ważny proces. A to był bardzo fajny proces. To był progress through embarrassment. Taki proces, gdzie jak gdyby już nic właściwie nie jest mi straszne.
sprzedam Natalia materiał. Natalia gra formację Nieżywych Schabów. Tak. Tak, coś zawsze jakby ktoś chciał, żeby z formacji, to ja mam jeden kawałek zrobiony. Znaczy ja tylko tą część chciałabym. To jest też tak, że Natalii, myślę, że Paulinie tak samo można wydać książkę telefoniczną i też by zażarło. No, a że wracamy do tematu Bozi, to Arka Noego. Wracamy. Czy Bozi, jak się mi nacisnęły no, guzik, to jest ziarno. To jest ziarno. Witamy was w programie Ziarno. Droga młodzieży. Do Arkanego wracamy? Tak, Arkanego miała taki numer wakacje cały rok, więc ja uważam, że to nasz zawód jakby jest dużym plusem i jak się mówi, przywilejem naszym, że my mamy tak naprawdę, co to jest za praca? Trzeba nam przejechać, zagrać próby, zedrzeć gardło, ponosić graty, ale koniec końców robimy to, co kochamy i gdyby nam za to nie płacili, też byśmy to robili, bo to kochamy, więc... musimy utrzymywać inną wersję. Nigdy w życiu bym nie wyszedł na scenę bez pieniędzy. W życiu. Ale wracając do Arki Noego, ja mam chórzystkę, która śpiewała w Arce Noego. Stąd ją znam! Okay. Martyna Szczepaniak. Martyna Szczepaniak. From Szczecin. Pozdrawiamy w takim razie. Natalia pyta, czy najlepszy koncert i najgorszy? Czy macie takie wspomnienia? Ale czy własny? Własny czy... Czy rozumiem, czy chyba ten, porażka własna, czy jak gdyby... na scenie chyba. Pytanie jest otwarte, możecie... Ja na przykład uważam, że nie do końca da się w ogóle zagrać tak totalnie fejlowy koncert, bo zawsze nawiązujesz jakąś... Nawet jeżeli jest trudny i na przykład, nie wiem, leje ci się woda na głowę, albo na przykład ostatnio ja grałam w Łodzi bardzo porządną gorączką, taką typu, że prosto z koncertu do szpitala, to mimo wszystko zawsze wchodzisz w jakąś taką fazę umysłu, która jest fajna i ma jakąś unikatową swoją jakość, nawet jeżeli jest jakiś techniczny problem albo jakiś taki, jakikolwiek, to ja nie mogę powiedzieć, że jakiś koncert był totalnie do wyrzucenia. Takie mam odczucie. A jakiś taki dziesiątkowy, 10 na 10 koncert, jaki zagrałaś, który jest w ogóle wzorcowy, który chciałabyś powtarzać za każdym razem, kiedy grasz, masz jakiś taki? Mam chyba po każdym koncercie uczucie, że wow, ale super. Ale ostatnio grałam w Gdańsku i było mega fajnie, bo wchodzili nam różni ludzie tańczyć na scenę i matki z takie zerwane z łańcucha. Szałowe. Cały czas żyję tą energią, bo to było bardzo fajne. Natalia, najlepszy, najgorszy, jakieś coś? Najlepszy to czyjś, powiem, że Nick Cave w Warszawie. A, że jak poszłaś na... Fajny koncert. To też się liczyło. No, a najgorszy... Znaczy, trudne to było, ale nie mogę powiedzieć, że był najgorszy, bo zawsze jednak pozostaje w środku ten taki szacun dla ludzi, z którymi się to robi i dla których się to robi. Ale na przykład najtrudniejsze warunki chyba, w jakich przyszło nam zresztą z Pauliną razem występować, to jak zresztą nasza mama też jest aktywną wokalistką i ma zespół Triodeon, ale kiedyś, graliśmy z naszymi rodzicami taki koncert w Wyszkowie, w Monarze i leżał dywan na śniegu. Na polu właściwie. To było między blokami jakimiś. Ale też były tam konie. Ale to nie były one na koncercie, one nie występowały. Nie? To było po prostu trudne. W sensie, że jednak jest tak zimno i też pamiętam kiedyś zespół Sisters w Krynicy Górskiej występował też na minus 20 na stoku narciarskim. Tak, świętej pamięci Przemysław Maciołek grał w rękawiczkach na gitarze, ale takich z wyciętymi tymi, żeby tak... Ale bardzo to boli, jak jest taka cienka struna. Nam co każdy numer jedną szklaneczkę grzanego wina. I była oblodzona scena. Oblodzona scena i ja miałam wrażenie, że się przewracam i że będzie obciach, że jestem pijana i się przewracam. Ja mam wrażenie, że jakby po każdym numerze całą jedną szklaneczkę. Tak, i Robert Luty grał w narciarskich spodniach swojej mamy na perkusji, to wiem też. A jak to brzmiało? To był jedyny raz w życiu, kiedy zeszliśmy ze sceny i jak przychodziły do nas dzieci po autograf, to było... To było straszne. No. To nie to, tak. Nie ja można w ogóle, w tych temperaturach grać. Ja w ogóle nie uważam, że dobrze jest jakby być odurzonym na scenie. To, też to tak chyba nie uważam. To był tylko jeden z dwóch przypadków, prawda, Paulina? Mhm. A jaki był drugi? Oj. To jeszcze Krzysiek. Oj! Nie pamiętasz? To ja nawet znam tę historię. No. Nie, to może nie wchodźmy w nią. I ty mi opowiadałaś, tak. Potem ty mi opowiadałaś. A potem Hirek Wrona puszcza to w radio i cieszy się bardzo i mówi, że to jest super. To nie możemy o tym rozmawiać. Nie. To jeszcze Krzysiek tam został. jeżeli już zostajemy przy swoich koncertach, w sensie przy takich, w których brało się udział, to takich porażkowych rzeczy trochę... Takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd.
to trochę takich pograłem rzeczy w życiu. Natomiast mam takie szczęście, że to było w przeszłości raczej dalekiej, a na przykład z płytą Złoto cały czas gram koncerty i myślę, że 95% koncertów to jak schodzę ze sceny, mimo że zawsze się tam samobiczuję, że tutaj E7 było, a ty zagrałeś zwykłe albo coś, to i tak mam wrażenie, że to był najlepszy koncert w moim życiu. Czyli jednak mam takie szczęście ostatnio, że przychodzi dużo ludzi, że śpiewają ze mną, że mogę coś podyrygować, zrobić chór i to naprawdę powoduje, że się unoszę nad ziemią. I tu absolutnie się podpisuję pod siostrami, że nie wolno wychodzić odurzonym na scenę. Myślę, że to też jest taka cezura wyraźna w moim życiu, że kiedyś zdarzało mi się wychodzić odurzonym na scenę i wtedy właśnie występowały te słabe sytuacje. Od dłuższego czasu absolutnie jest to, nie zdarza mi się. No to. I można stać się hitem internetu przez przypadek, prawda? Potem było takich kilku artystów, tak, którzy gdzieś tam wiralowo. No nie, i przede wszystkim też potem... I później wszyscy umieją tą właśnie wersję. Tak, tak. Ale poza tym, kiedy wiesz, kiedy czujesz, że masz na przykład, unoszą ci się włosy na potylicy i masz ciarki i ludzie z tobą śpiewają, to w momencie, kiedy jesteś absolutnie czysty, to wiesz, że to się dzieje naprawdę i że to te emocje to powodują. A w momencie, kiedy jesteś pod wpływem różnych rzeczy, to wydaje ci się, że grasz po prostu na Wembley, a potem jak już umrzesz i Bozia ci puści, wracamy do Bozi, to taśmę wideo z twojego życia i zobaczysz się w jakimś małym klubie wyłożonym kafelkami, gdzie wiesz, jest siko kupo pa w ramach olfaktorycznych, że tak powiem, udogodnień i 14 osób, które wiesz, patrzą się na ciebie jak na małpę w zoo, wiesz, co tu w ogóle się dzieje, nie? I zatykają szyby, jest taki hałas. Jakoś teraz personifikuję sobie Bozię, że to jest po prostu taka pani, ona tak, daj, chodź ci puszczę, masz tutaj, tak. jak wygląda Bozia, co ci puści? Nie, no Bozia, bo to jest dlaczego, że Pan Bóg, właśnie Pan nie Bóg, no, nie, Bozia. Mr. God. Mr. God nie, jest, dla mnie jest Bozia, to już bardziej wolę tak w matriarchalną stronę lecieć. A jeszcze odchodząc od tych tematów, pytanie do dziewczyn, gdybyście wy miały nagrać płytę z piosenkami jakiejś polskiej artystki albo artystki, co to byłby za wykonawca? Myślę, że mogłybyśmy się pokłócić o kto nagra Kalinę, bo ja na przykład też jara. Wykonawczynię. Bo mama nam po prostu puszczała Kalinę i na przykład pamiętam fakt, że nasza mama gdzieś całe życie żyje z astmą i Kalina też była astmatyczką i że to po prostu ten przydźwięk taki tego płuca lekko obciążonego zawsze mi się podobał. I w ogóle kompozycje też, te wszystkie kabaretu starszych panów, które naprawdę wzruszały. Ale też Mira Kubasińska jest ciekawym wątkiem. Myślę, że to też warto się przyjrzeć. W ogóle Breakout. Stanisław Sojka, aczkolwiek... No. Jest dużo super rzeczy ciekawych, tak. Takich, które można by prześledzić. I odkurzyć przy okazji. Odkurzyć może i... Tak. Krystyna na przykład Prońko. Tak. Miała dużo numerów. Hanna Banaszak. No. Choć ona jest tak świetnym wokalistą, którego głos się w ogóle nie zmienia przez lata. I poznałam ją przy okazji Solidarity of Arts, gdy przyszło mi bardzo ciężkie zadanie, śpiewanie zastępstwa za panią Ewę Bem. Naprawdę byłam bardzo zestresowana z big bandem dużym i w ogóle trochę jak gdyby bez próby, znaczy z nieudaną próbą. I tak, i Hania Banaszek zaśpiewała taką piosenkę tak, bym chciała kochać już i coś tam. I ja nie wiedziałam, dlaczego to znam całe, a to nasz tata nam puszczał. I ona to śpiewała dokładnie tak samo, jakby technicznie, jest po prostu tak królową i nic, to się nie zmieniło, nic. Pamiętajcie, że cały czas jesteśmy na żywo i czekamy na wasze pytania. Paulina, Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski, jeśli chcecie o coś zapytać, cały czas jesteśmy do waszej dyspozycji. Natalia, nie, przepraszam, Weronika pyta o to, jaki utwór sprawił wam największą trudność przy nagrywaniu? No, dla mnie chyba dziwny jest ten świat, bo największym wyzwaniem też wiedziałem, że od razu będą mnie najbardziej porównywać, bo to taki jest utwór znany mocno wszystkim. Ja myślę, że nam sprawia trudność czasami to, że
Cieszymy się bardzo, że się spotykamy na tej scenie, chociaż w studiu i mamy głupawkę. Tak. I na przykład leci taśma za pieniądze, droga taśma i my po prostu na przykład gadamy. Ale i to było się śmiejemy. Non-stop przecież. Jest typu, no jak? Wszyscy zadowoleni? Tak, znaczy my w ogóle nie wyszłyśmy, ale tak. Ale tak. Jest czerwona lampka w studio, wiadomo, że nagrywamy wszyscy na żywo. Każdy jest oddzielony, jakoś odseparowany. Więc już czekamy, że zaraz pójdzie, poszło. Więc już zimny pot leci, ja już trzymam palce na strunach, w ogóle widzę zespół przez szybkę jakby, też wszyscy są już pełne skupienie, bladzi są ze stresu. One zamknięte. I jest czerwona lampka i w tym momencie słychać siostry. I kończymy, jest takie, wszyscy czekają, aż wybrzmi blacha, żeby nie zakłócić tej ciszy po prostu i nagle słychać, mówię, ale dziewczyny, no przecież dlaczego nie weszłyście w pierwszy refren? Nie, no miałyśmy teraz taką zabawę, że Natalia próbowała mi włożyć głowę do brzucha, a potem ja próbowałam włożyć całą dłoń Natalii do ust i sprawdzałem się, czy to się uda. Zapomniałeś, że tam w pierwszym coś trzeba wejść. To jest duża odpowiedzialność, wiem już teraz i... Tak. Dlatego są rozsadzone teraz. I tak. Ale udało wam się to w 3 dni wszystko zrobić, więc jednak poszło sprytnie. Tak. No mamy dobry zespół. Krzyś nas skarcił, no i jakoś potem się ogarnęły. Paulina pisze, nowe aranżacje Niemena to z pewnością wielkie wyzwanie, ale czy nie było wyzwaniem również zaśpiewanie Kwiatów Ojczystych, które Natalia tak cudownie już kiedyś nagrała i podniosła wysoko poprzeczkę? Tak. Nie, ale to prawda, że z tym numerem miałem bardzo duży problem. Właśnie ze względu na wykonanie Natalii. No ale cóż, z drugiej strony to też było ułatwienie w pewien sposób, bo mogłem się uczyć z dwóch wersji. Mogłem się uczyć z wersji oryginalnej Niemena i stamtąd wyciągać jakieś smaczki, które mi odpowiadały i mogłem też normalnie zżynać, ściągać z wersji Natalii. No. La, 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 na przykład to jest tam. Trochę cichutko jest puszczone, żeby nie było, ale to jest... Ale jeszcze jest jeden. Jest jeszcze jeden. Kocham was kwiaty. Nie, to jest nie. Czesław, nie. To jest Czesław. Jest jeszcze jeden, czekaj. Teraz ci nie powiem, ale później ci powiem. Jest jeszcze jeden. No. Jest jeszcze na jednym słowie jednego kwiatka. Jednego Aha, kwiatka, okay. Tak samo śpiewałeś. Poza tym ja akurat Płytę Prąd słuchałem w tej wewte, nie wyciągałem jej z odtwarzacza w samochodzie. Na Riversie też? Nie, aż nic. No i tam są te wszystkie. Wiadomo, więc nie wiem, czy bardziej jestem przesiąknięty wersją z płyty Enigmatic, czy bardziej wersją Natalii, więc to pewnie moja interpretacja jest wypadkową tych dwóch wykonań. A oczywiście, no ja już to wspominałem wielokrotnie, że ja uważam, że dziewczęta śpiewają dużo lepiej ode mnie i dla mnie to jest super, bo... Ale to nie jest żadna fałszywa skromność, tylko dla mnie to jest super ekstra, bo no zawsze człowiek się jakby... podnosi swój poziom, pracując z lepszymi, no. Więc tylko mi to idzie, że tak powiem, przez życie. Musisz sobie zmienić software w mózgu tylko i wyłącznie. Magda pyta, czy przygotowaliście fragment utworu Niemena do zaśpiewania z publicznością, jak o panie, kłopoty mam na trasie, złoto. Mhm. Nie wpadłem na to, ale że tak jest można. Tak przecież. Ale w sumie tak było wczoraj, tak, że ponieważ nie byliśmy pewni jeszcze naszej aranżacji, którą jeszcze tworzymy, snu o Warszawie, tak żeby ją troszkę skwasić, tą piosenkę, więc postanowiłem na bis wyjść z gitarą akustyczną i zaśpiewać to z ludźmi, ponieważ jak już wspominaliśmy, jest to hymniczna piosenka i ludzie chętnie ją śpiewają. Zaraz skończymy, 2 ostatnie pytania. Kuba pyta Krzyśka, czy dałeś kiedyś radę przesłuchać w całości płytę Spod chmury kapelusza? Nie na jeden raz. W sensie nie próbowałem, jak szukaliśmy piosenek do wykonywania, do przearanżowywania, no to słuchałem tych wszystkich płyt, ale zazwyczaj po fragmencie, natomiast może to jest dobry pomysł, żeby tak się spróbować. W sumie tę Radę Florata też słuchałem we fragmentach. Pytanie do Natalii. O co chodzi w piosence Dzieci Malarzy? Mówię, że skaczemy z kwiatka na kwiatek. Seriously? No ciekawe, no. Jest to piosenka, która, to mówiłam wielokrotnie, że ona jest jakby inspirowana, przynajmniej początek jest inspirowany opowiadaniem Amosa Oza, jednym z opowiadań z kibucu o chłopczyku,
który nie chciał spać bez rodziców w dziecińcu i biegł. Natomiast no ja piszę piosenki tak, że są one rzeczywiście ulepione z prawdziwych fragmentów mojego życia, ciała i emocji, ale zupełnie jestem daleka tego, żeby podawać interpretację jedną, dlatego że ludzie mają zawsze jakieś swoje podejście i myślę, że trzeba po prostu tak trochę bardziej intuicyjnie otworzyć się emocjonalnie i to gdzieś może być o czymś po prostu, o ja czym potrzebujemy. Ja bym wpisała hashtag dzieci malarzy i zobaczyła, co ludzie, kiedy używają tego hashtagu i co może dużo tłumaczyć, naprawdę. No, ja ciągle widzę, że ktoś po prostu nawiązuje jakoś eterycznie do tego. Jest to tak najogólniej mówiąc piosenka o tym, że wielokrotnie koncepcje na to, jak zajmować się swoim dzieckiem, nie są korzystne dla dziecka. Ale to już jest naprawdę najbardziej ogólny wariant i w ogóle... To słuchajcie, jest takie właśnie pytanie trochę w temacie. Myślę, że w sam raz na koniec zadała jej Kasia. Czy nadal czujecie się dziećmi? Paulina, czujesz się nadal dzieckiem? Tak. Głównie wtedy, kiedy pracuję, na szczęście. W sensie jak sobie siedzę w studiu i wymyślam piosenki, albo jak śpiewam koncert, to mimo wszystko czuję się dość... Po prostu się fajnie bawię. Natomiast szybko czasami dorastam, jak jest sytuacja, w której to jednak jestem matką. Ale wtedy też czasami muszę być dzieckiem, żeby się dobrze bawić z dziećmi. Więc w sumie dużo razy dziennie jestem dzieckiem. Krzysiek? Ja myślę, że mam sporo dziecka w sobie, natomiast ostatnio z panem redaktorem Markiem Niedźwieckim poruszyłem ten temat wieku, że dzisiejszy 60-latek to jest wczorajszy 40-latek, więc ja, ponieważ skończyłem 33 lata, więc jestem już pełnoprawnym 17-latkiem, więc tak jestem trochę dzieckiem, ale trochę już dorosłym. No. Ja mam dużo tego, że się czuję jak dziecko i na scenie bardzo często i jak śpiewam dzieci malarzy, bardzo mi się to często zdarza. Albo 100 lat też jest taką piosenką pisaną jakby z pozycji dziecka, z płyty Prąd. I myślę, że jak mi jest tak ciepło naprawdę i jest wiatr i jak się takie zapachy lata, dzieciństwa, takie rzeczy się przypominają i jak w ciele też jest ta elastyczność taka właśnie jogowa. Że po prostu jak się robi mostki i jest bardzo ciepło, no właśnie dlatego zapraszam do Meksyku. A my zapraszamy na nasz kolejny program z cyklu Open FM Live za tydzień we wtorek o godzinie 13. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy. Naszymi gośćmi była Paulina Przybysz, Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski. Polecamy płytę Zalewski śpiewanie Mena. Polecamy także wasz występ, który dzisiaj został zarejestrowany. Jeśli dopiero teraz włączyliście tę transmisję, jak ją przewiniecie, to tam znajdziecie to uroczy trio, które właśnie wykonuje nagranie Jednego Serca. Piękne dzięki, powodzenia z tym materiałem i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki.